Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Z wędką nad wodę w Polskę i świat. Dzisiaj znajdujemy się na jeziorze Ciepień. Łowiliśmy tutaj leszcze na feder. Ustawiliśmy się również wtedy na karpia. Próbowaliśmy złowić karpia, niestety się go nie udało złowić. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj. Podobnie będziemy łowić na federka i spróbujemy złowić karpia. Obrałem troszeczkę inną taktykę. Zmieniłem miejsce. Tam byliśmy na płytszej wodzie, tu jest dużo głębiej, jest około 5 metrów tam, gdzie będziemy łowili. Jeśli chodzi o łowienie na karpia, ciekawą rzeczą, może to pokażę, zresztą karpiarze i wędkarze, którzy łowią duże ryby typu amur, karp, znają to na pewno i wiedzą o tym. Mam tutaj taki sygnalizator brań. I często jest tak, przynajmniej raz mi się zdarzyło w życiu, że zasnąłem łowiąc karpie. Wiadomo, że zasiadka karpiowa trwa nawet kilkanaście dni, kilka dni czekania na dużą rybę. Ja nie mam tyle czasu, przyjechaliśmy tu na kilka godzin i nie będę łowił na kulki proteinowe, tylko na kukurydzę. I coś ciekawego chciałem pokazać, jeśli chodzi o sygnalizator brań. Mi karp, przez to, że zasnąłem, wyciągnął praktycznie całą plecionkę ze szpuli. Oczywiście było też tak, że słychać było pikanie na sygnalizatorze, natomiast ja byłem w namiocie i tego i tak twardo zasnąłem, że tego nie słyszałem. A tu mamy takie urządzenie, odbiornik sygnalizatora, który po tym, jak zasygnalizuje branie sygnalizator, odbiornik nam to samo pokaże i usłyszymy branie karpia. Może teraz pokażę. A to jest bardzo dobre przy zasiadkach karpiowych, proszę zobaczyć. Czyli mamy tak zwane branie, możemy mieć to w kieszeni, iść do namiotu i będziemy wiedzieli, że branie nastąpiło. Taka ciekawostka, dostałem to od Wojtka z Mistrala. Dosyć ciekawe są różnego rodzaju, różne firmy, które to robią, no, ale to jest taka ciekawostka, którą chciałem też dzisiaj pokazać. Jeśli chodzi o metodę też na federka, bardzo ciekawe. Są te koszyki do tak zwanych robaków białych, czy do pinek. Nasypujemy robaki, zamykamy spokojnie na jezioro, bo to jest bardzo lekkie. Na jezioro jest to bardzo fajne i ciekawe. Natomiast ja dzisiaj będę łowił na zwyczajne koszyki, może tutaj zaprezentuję. Płytki koszyczek z zamkniętym dnem. Gramatura akurat tu jest 10 gramów, spokojnie nam wystarczy, jest flauta, nie ma zbyt dużego wiatru. Oczywiście przypon. Można tutaj zakładać na przykład krętlik i zakładać stoper. Ja założyłem sobie śrucinkę, to też nie przeszkadza. No i oczywiście przypon troszeczkę dłuższy, bo mam nadzieję, że jakieś leszcze dzisiaj połowimy. Jeśli chodzi o wędkę 360, turnament, mam nadzieję, że jakieś ryby dzisiaj złowimy. Jeśli chodzi o zanętę, na którą będziemy łowili, mam dwa rodzaje. Tu jest zanęta troszeczkę ciemniejsza, którą będę wrzucał do koszyka o drobnej frakcji, pracująca typowo na feder. Natomiast tutaj mam taką zanętę bardzo żółtą, o grubej frakcji. Będę rzucał kulki, nęcąc i próbując zachęcić jakieś karpie do brań. Wiem od pana Andrzeja, który tutaj jest gospodarzem, że te karpie nie biorą. To znaczy ryba w ostatnim tygodniu nie chce brać. Zmiana ciśnienia to ma też duży wpływ na to, że te ryby nie chcą brać. Natomiast wiem, że są tu duże ryby, duże karpie, duże amury, duże sumy, sandacze, szczupaki. Jest tych ryb troszeczkę. Tylko pytanie, czy będą brały, czy będą aktywne, no i czy będą chciały z nami współpracować. Na przynętę oczywiście, jeśli chodzi o karpia, kukurydza, mam 3 puszki kukurydzy, można kupić w jakimkolwiek sklepie. Proszę zobaczyć, kukurydza, którą też i nęcę. No i oczywiście gruby biały robak, jedno z najlepszych przynęt i na karpia, i na leszcza, jak również czerwony robak, cięty do zanęty. Zrobię kilka kulek, nie będę łowił bardzo daleko, ponieważ te ryby nie są aż tak daleko, a z tego, co mi właśnie mówił Andrzej, ryby są dużo bliżej, także spokojnie będę mógł kręcić z ręki, nie będę musiał używać procy, która oczywiście jest też potrzebna. Jeśli chodzi o metodę na feder, zaznaczę sobie markerem odległość żyłki od przynęty, od koszyka, tam gdzie będę łowił, żeby cały czas w to samo miejsce donęcać z koszyka, no i oczywiście z ręki. Tu jest taka ciekawostka, podpórki na federka są dosyć, tu jest pokazane, gumowy taki
taka podpórka, która nam ułatwia łowienie dosyć fajnie. No i sygnalizator brań na karpia. No i mam nadzieję, że coś złowimy. Ja tu przyjeżdżałem już nie raz, łowiłem też tu na spinning prywatnie. Złowiłem kilka dosyć dużych szczupaków. Natomiast łowiłem je wtedy, jak pamiętam, na jesieni, ponieważ jeszcze byłem w kombinezonie, byliśmy tutaj na lodzie. Co prawda nie złowiliśmy tu dużych ryb, jeśli chodzi o lód, ale to kwestia tego, że trzeba przyjeżdżać w ciągu, tam przeciągu powiedzmy tygodnia, codziennie nęcić sobie dziury leszczowe i tak dalej, i wtedy te leszcze nam wezmą. To samo jest też i z łowieniem na karpia. Na karpia trzeba posiedzieć, trzeba się pomęczyć, przespać swoje noce w namiocie karpiowym i wtedy te ryby, oczywiście po kilku dniach następuje branie na przykład jednego dużego karpia, który będzie miał tam 15 czy 16 kg, czyli tak zwana duża locha. Ja powiem szczerze, bardzo lubię łowić na wyjazdach wędkarskich, uważam to jako pracę. To już nie jest to, co jest, gdy się jedzie na przykład prywatnie samemu, bez kamer, bez takiego obciążenia medialnego i spokojnie wtedy można obcować z przyrodą. No tutaj też możemy obcować z przyrodą, tylko że to już jest praca i to już wymaga tego, żeby te ryby nam wzięły, jest ten stres przed kamerą, żebyśmy coś zaprezentowali do kamery i to już nie jest to, jak ja to mówię, jak się jedzie prywatnie, no ale też miło się spędza czas i też są ryby, a to jest też bardzo ważne. Są tu, na tym jeziorze jest bardzo dużo pomostów, jeśli chodzi o łowienie z brzegu. Są też miejsca, gdzie można łowić spokojnie z brzegu, nie wchodząc na pomost. Ja uważam, że przez to, jak chodzimy na pomoście, łowimy niedaleko, straszymy duże ryby. Straszymy duże leszcze. Wiadomo, leszcz jest, duży leszcz jest rybą bardzo ostrożną. Bardzo ostrożną i no, trzeba jednak zachować ten spokój, zachować tą ciszę, żeby te ryby złowić. Jeśli chodzi o karpia, mam przygotowaną żyłkę 30, przypon 20 na początek. Wiem, że może to być za mało, ale spokojnie, mamy hamulec i tym hamulcem też możemy wyciągnąć duże ryby. Ja łowiłem na odległościówkę, łowiłem na przypon 0,8 i miałem amura, który walczył mi przez 30 minut, którego nie wyciągnąłem w końcu. Urwał mi ten przypon, ale to dlatego, że nie mógł się zmieścić do podbieraka, który miałem, a miałem mały podbierak, nietypowy karpiowy, tylko taki ze sztycy. A tutaj mam żyłkę, na tej wędce żyłkę 20, przypon 16, spokojnie mi wystarczy. No i zaczynamy łowić. Mam nadzieję, że ryby nam się zameldują. Zapraszam do oglądania odcinka i mam nadzieję, że będzie się działo. I 80% wędkarzy lubi te metody, także no ja też jestem zmuszony, by tak łowić. Ale powiem wam państwu szczerze, że wolę łowić na spławik i wolę łowić na spinning. Moją ulubioną metodą jest oczywiście tyczka i odległościówka. A na spinning to oczywiście ulubione ryby to sandacze, ale to każdy wie, który ogląda moje programy, że tych ryb jednak staramy się i złowić i to jest taka pasja. No, ostatnio jak byliśmy na sandaczach, łowiliśmy praktycznie o 4 rano do 21, aż operator powiedział mi, że się chyba nie nadaje na program wędkarski, bo był się zgłodny, ale po tym jak spłynęliśmy, zjadł niewiele. No ale czasami takie przygodzenie jest dobre. No ale to już my jesteśmy pasjonatami wędkarstwa i to my, że tak powiem, jesteśmy odporni na głód. Także zapraszam do oglądania programu. Zrobiłem teraz takich 5 kul, 4 kule, 5 kul zanętowych. Tam jeszcze mam jedną. Wyrzucimy dosyć daleko. Nie aż tak daleko, ale troszeczkę dalej, gdzieś około, no myślę, że tak z 15 metrów od brzegu. No i przechodzimy do wędkowania zaraz. O, rozsypałeś się. To jest właśnie to. Da się nie rozsypał, też się rozsypał. A to nie przeszkadza. Tak jak powiedziałem, mam robaków dużo w nich. No i się rozsypują nam. Ale spokojnie. Idealnie. No i zaczynamy łowić. Thank you.
Pierwsza ryba dzisiaj. Troszeczkę większa. Pewnie leszczyk. Ale będzie ładniejszy. O! Ładna ryba. Bije. No, będzie ładniejsza ryba. O! No pokaż się. Jeszcze się nie chcesz pokazać? Ładna ryba. Powolutku, niech się zmęczy, nie ma co za szybko reagować. No, jest troszeczkę większy leszczyk. Odbierzemy cię ręką, co, przyjacielu? Podbierak mam troszeczkę dalej, zaraz muszę go. O. No, ładny leszczyk już ten, ma już wagę. Troszeczkę większa ryba. Może pokażę do kamerki. No, już takie są przyzwoite. Jest kolejna ryba. Na razie same leszczyki. No chodź tu. Mały. Ten nie jest taki jak poprzedni. No ale jest spokojnie, mam gruby przypon. Mogę spokojnie brać rybę do góry. Oczywiście lepiej jest pod bierakiem. No i taki leszczyk do siatki. Jest ryba. O, ładna będzie. Żeby mi w zestaw tamten nie weszła. Powoli pompujemy. No, ładna. Ładny leszczyk. Za bok. Dlatego tak chodził. No, zaboczek złowiony. Podbierak mamy. Wykorzystamy podbierak teraz. No, chodź tu. No, jest już. Drugi leszczyk dzisiejszego dnia. Ale za bok. Strasznie dużo śluzu zostawił na żyłce. Trzeba to zaraz, o, najlepiej od razu usunąć. No i taki leszczyk. Tego leszcza tu jest sporo. Cały czas czekamy na tego karpia. Mam nadzieję, że się doczekamy dzisiaj. Kilka białych robaków grubych. Trzy robaki wystarczą spokojnie. Zanęta do koszyczka. No, zaczynamy. Kolejny rzut. Idealnie. Czekam, aż opadnie. Opadło. I teraz kładziemy zestaw, naprężamy żyłkę. Co prawda dzisiaj nie ma flauty, można by było dosłownie postawić tak jak na pikera, ale ja wolę przy wodzie, lepiej widać brania, a przy wietrze jest to idealne praktycznie. Mniejszy opór oczywiście na żyłkę jest wtedy powietrza i widzimy lepiej brania. No, czekam na następną rybę.
Jest kolejna rybka. Leszczyk. Nieduży. Jak ładnie się wyłożył. Jakby był nieżywy. A teraz zaraz Państwu pokażę, jak fajnie odbije. Odbijesz? Nie. Ale jak się zmęczył. Widocznie musiał wziąć, bo głęboko zassał. Nie widziałem brania, poluzował żyłkę i dlatego zaciąłem. Musiał z nią iść gdzieś na bok albo w stronę brzegu. I proszę zobaczyć, jak się zmęczył. No chodź, przyjacielu. No, tak jak mówiłem, głęboko połknął. Bardzo głęboko. Będzie problem, dlatego trzeba mieć wyczepiacz. O, bardzo głęboko. Jest. O, i taki leszczyk. Jest. Nieduża ryba. Mocny przypał. Spokojnie. Kolejna ryba. Leszczyk. Same leszczyki. Szkoda. Czekamy na coś większego. Miałem teraz branie na drugą wędkę, niestety leszcz. Myślałem, że będzie karp na kukurydzę. Dosyć spory już ten jest. No ale niestety na razie nam te karpie spokojnie, uspokój się. Nic ci nie drobię, zamknij mu oko, żeby się nie denerwował. No taki leszczyk, też nieduży. Na cztery kukurydze, natomiast na razie karpie nie chcą współpracować. Cały czas donęcamy. Próbujemy go złowić, ale na razie nic się nie dzieje. Kolejna ryba dzisiejszego dnia. No, trochę ich z tych ryb mamy. Tylko, że nie są to duże ryby. O, tu już jest branie na federka i pewnie też leszczyk. O, zaraz dotniemy. Jest branie. No, bardzo delikatne. No, no. O, już powinno być. Ryba. Nie wiem, czy jest, chyba nie ma. Nie, nie ma. Nie, jest, ale nieduża, wzdręga. O, taka wzdrążka, mała. No i walczymy dalej. No, kolejny leszczyk. Odbierzemy go ręką. Ale łyknął ładnie. O, spory jesteś. No chodź tu. O, ma wagę.
No, pod kilogram będzie. Za długo czekałem. O. No i taki deszczyk. Dosyć ciężki. No, na razie leszcze biorą. Karpia nie możemy się doczekać, ale będziemy walczyli do samego końca. Jest ładna ryba, ale pewnie leszczyk. Zachowuje się jak leszcz. Ale będzie troszeczkę większy. Ładnie bije, powoli. No, leszcz. Leszczyk. Troszeczkę większy. Podbierzemy go ręką. Już ładnie się wyłożył. Jak leszczyk głęboko połknął, na przykład jak ten, to wychodzą dosyć szybko i zachowują się dosłownie, jakby były nieżywe. No chodź, głęboko połknąłeś. Za długo cię przytrzymałem. No też ładny leszczyk już. No taki, jeśli chodzi o dzisiejsze wędkowanie, no to jeden z większych. Ale nie ma tych 2-kilogramowych i jeszcze większych. O, tak jak mówiłem, głęboko połknął. Od razu się wyłożył ładnie. Dlatego się mówi na nie łopaty. Tylko jak są oczywiście takie duże. Musimy bardziej naprężyć żyłkę. No, otwórz buźkę. Bardzo głęboko połknął.